Siemaneczko, jestem Lamianek, witam was ponownie na Skin Clubie. Ostatnio bardzo dużo tutaj otwieramy i widzę, że na dzień dobry mamy tutaj jedną skrzyneczkę za stówkę do otwarcia w Case Battle. No i zobaczymy, USP chwałę za meczka, no niestety, dobra. Więc przegrywamy sobie, no ale spokojnie, odrobimy to zaraz. No 137 dolarków zostało, ale tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj przetestujemy sobie skrzynki z kolekcjami. Czyli jeżeli któraś skrzyneczka nie da profitu, to ją zamykamy i zobaczymy, która będzie na samym końcu. Będziemy sobie otwierać po 3, mi się wydaje. Trochę tych kolekcji jest, więc dobra, zaczynamy od Vertigo. 6 dolarów musi być, jak nie, to zamykamy. No i lecimy sobie, skrzyneczka Vertigo. A ze skrzyneczki Vertigo leci nam coś, czy nie? Dwie berety pomarańczowe, takie fajne się wydają. 6,88 oczywiście zostają. Kolekcja Rising Sun. Zobaczmy, co leci z takiej kolekcji nam w dzisiejszym odcinku. Wydaje mi się, że tutaj już chyba nie będzie nic dobrego, nic nie widzę. No chyba, że dobre stany. 5,78, a 6 dolarków musiało być, więc niestety. 8 dolarków 10 centów tym razem ze skrzyneczki Office. No tutaj fajne skiny są, ale czy one nam polecą? No P2000, nie wiem. Może tak, może nie. 8,60 zostawiamy. Kolejną skrzyneczką jest kolekcja Nuke. No tutaj taki tech jakby poleciał zagrożenie nuklearne albo petka chyba. To by było fajne. No ale są trzy magi, które raczej nam nie dadzą profitu. 2,28. No niestety. Inferno 2,97. Nie wiem, co to jest fajnego w Inferno. Jest tutaj w ogóle coś pokazane, co leci z tej skrzynki? Chyba nie. Ale dobra, czy to jest profit? 2,29, no niestety nie. Więc żegnamy się z Inferno. Kolekcja Bogowie i Potwory teraz. I zobaczmy, co w niej się kryje. Mam nadzieję, że jakiś Ikarius, może Meduska. Okej, MP7 są fajne, to jest fajne, czyli jest na pewno prof. 6,48, nie ma profitu, no to się zdziwiłem. Alfa, co to jest w ogóle za... Nie przypominam sobie, żeby było kiedyś takie coś w grze. No ale dobra, lecimy sobie. Kolekcja Alfa. Nie wiem, albo może to jest Militia? Nie wiem, nie, Militia tak to się nazywało? Nie wiem. Ale nie było chyba profitu. Daścik. No z Dust, ale jest dużo fajnych skinów, tylko nie pamiętam, jak ono się nazywało. Na przykład Dielek Blaze tam widziałem, że przeleciał. To jest Amber Fate, to jest chyba Brass, nie? Tak, to jest Brass. I on jest Factor New, to jest 52 dolary, jeszcze AK Predator. No, czyli Daścik zostaje. Kolekcja Aztek, zobaczmy, co tutaj mamy. I czy coś dobrego z kolekcji Azteka? Chyba niestety nie. Oj, już myślałem, że na tym teczku się zatrzymie jeszcze, może dalej. 2,10, czyli Aztek odpada. Chop Shop. Zobaczmy, 4,47. No, jakieś to wyzwanie duże nie będzie, chyba żeby bardzo dobrze tutaj dropnąć. No, morski ptak chyba to się nazywał. I Dgielek w ładnym stanie widzę. 4,46, a potrzebowaliśmy 4,47. Niestety Chop Shop odpada. No, tutaj Dragon Lord to na pewno nie poleci, ale może fajnie, bo gdyby przeleciał, chciał zobaczyć tego Dragon Lora. No, niestety. Aj, Uspik, Uspik mógł polecieć. No te trzy skiny nam nie dadzą profitu. 5,12, 8,97, no dobra. Cyk, lecimy sobie. No mamy tutaj bardzo dużo dolarków, odrabiamy trochę. Kanalsy. W Kanalsach nie pamiętam żadnego takiego skinka ciekawego. Tego droższego oczywiście. 3,01 niestety. Lecimy dalej, skrzynka nordycka. Zobaczmy, co w niej się kryje. Czy coś dobrego. Ten Digielek miał taką dziwną nazwę, nie przeczytam wam teraz jej. Nawet jeśli bym miał przed sobą tą nazwę, to i tak bym jej nie umiał przeczytać. Niestety nam nie oddało. Skrzyneczka Świętego Marka, zobaczmy, co w niej. Może coś dobrego, czy nie. P90, jasno niebieskie, czyli to jest profit, ok, super. Skrzyneczka Ancient, no bardzo ostatnio mapa, która wchodzi na scenę sportową. Ale zobaczmy, czy kolekcja będzie wchodziła w moje odcinki. Dobra, wszystko. Jest bardzo... A nie, pomyliłem tu gałka z czymś innym, ale dobra. 8,23, 6, dobra, zostaje. Myślałem, że to jest ten, taki inny... A już nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale dobra, pomyliłem. No, ale nieważne. Dobra, ten rewolwer wygląda fajny. No niestety, jego cena nie jest fajna. Kolekcja ciuchciągów. Zobaczmy, co teraz.
Train, a to jest to, co można teraz z operacji odbierać, więc dobra, to jest giga fajne na pewno. Jednak nie. A nie, dobra, oddało. Myślałem, że na droższa jest ta skrzynka. Mirage, polska mapa. Zobaczmy, co polska mapa dla Polakowi. Uspiktaki. No chyba odda. 4,77. Niestety polska mapa nie oddaje. Vertigo 2027, bo chyba wcześniej już było jedno Vertigo. To jest też oczywiście z nowej operacji to, co możemy sobie odbierać. No ale mi nie oddaje to Vertigo 1,07. Dust 2 2021. No Daścik. Tutaj jest dużo fajnych skin. Właśnie niedługo spróbuję nagrać odcinek, jak odbieram operację z trzech kont generalnie, bo na trzech kontach ją robię. Tylko muszę właśnie dokończyć i zrobimy sobie opening za 300 gwiazdek. I wtedy będzie, wydaje mi się, że bardzo ciekawie, ponieważ no różnie może, wszystko może polecieć, o tak to ujmę. Jak się ogląda shoty, no to się tylko może o tym pomarzyć, ale jak się otwiera, no to może. Dobra, otwieramy Vertigo. Lecimy już z drugą serią tych skrzynek. Mam nadzieję, że uda się coś dobrego tym razem z Vertigo. Jeszcze lepszego, żeby to zostało w grze. Ale na to się nie zapowiada. 4,29, 6 dolarków. No niestety, żegnamy. Skrzynia Office'a. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jeszcze może na koniec jakąś bitwę zrobimy sobie. No, wybielenie jakby poleciało, ale Office chyba nie odda. 6,24, 8, 10, no niestety. Jest Daścik stary, w sensie no, ta stara kolekcja Dasta, bo teraz jest ta nowa przy operacji, no do Blaze'a dużo nie brakło, a Glocka też nie ma. I czy to oddało 20, a tak, bez zameczka, 21 dolarków, 18 wydaliśmy, okej, okay, Daścik zostaje. Zostało nam 5 kolekcji, z czego 4 jeszcze mogą odpaść, a pierwszą z nich jest Święty Mark, który otrzymuje się, czy nie? 3,89, niestety się nie otrzymuje. Skrzyneczka Ancienta, zobaczmy co z niej. Dzisiaj już chyba nie zrobimy Case Battle, no, chyba że będzie jakiś drogi, no tak mi się wydaje. No i zobaczmy. 1,38, czyli niestety. Training, zobaczmy co wypada nam z trainika. Czy będzie to coś dobrego, czy nie? Okej, proszę, dobry stan. Jeszcze jakaś nowa leci. 5 dolarów, ale dobra, zostaje trening. Jeszcze skrzynka kontroli. Jeżeli skrzynka kontroli nie odda, to zostają nam 3 skrzynki do końca. Znaczy dwie skrzynki, jak zostanie. No i chyba nie. I proszę Państwa, niestety 52 centy, więc w finale zostaje nam stary Dust i 2021 train, więc otworzymy sobie po 5. Zobaczmy, co leci nam z Dusta. Czy to będzie coś dobrego? Jest Gloczek, okej, okay. P2000, P2000, Kałaszek mógł polecieć, ale dobra, o jest Kałaszek, dobra, czyli Daścik chyba odda, 57 dolarów, a wydaliśmy 30, dobra, z 5 trainów za 5 dolarów, no niecałe 5 dolarów, a co się kryje w trainie? No chyba nic, a jest Famasik, dobra, czyli zostanie, emeczka też fajna, zostaje, 4,90, no to niestety mamy zwycięzcę. Zabrakło 6 centów, żeby zostać. No i otwieramy sam koniec zwycięzcy. Zobaczymy jeszcze jak Case Battle. No, kurde, coś nie oddało. 15 dolarów, dobra, jest 5 bitew, więc na sam koniec można by gdzieś dołączyć 10 dolarów, 60 dolarów. Dobra, czemu by nie? 60 dolarów, 18 skrzynek, więc no, na sam koniec tak można sobie zobaczyć, co nam wyleci. No, 18 skrzynek, czyli chyba te same skrzynki są wszędzie. Więc zostaje nam 100 dolarów na kolejny odcinek najwyżej widzowie. Ten odcinek ma prawie 10 minut. Może będzie miał to 10 minut po tym Case Battle. Nie wiem jeszcze, jak go powycinam, momenty, w których się zająknąłem albo coś. No, a fajnie było wygrać jeszcze na sam koniec odcinka, żeby się odkuć chociaż to Case Battle. Na razie się na to nie zapowiada, że będzie coś dobrego. No, ale dobra, poczekajmy chwilę. Na razie to na pewno przegrywam, jakaś przydałaby się ta dobra emeczka, bo te emeczki są chyba same, nie wiem jak to. No na tym, na obrazku widać całe emki, więc pewnie to jest Only M4 skrzyneczka, A4 jeszcze do tego. No ale za słabo mi coś dropi, za słabo. No ale dobra. Najwyżej przegramy, damy sobie emotkę płaczącą. A jest, kałaszek tutaj. O, Desolate Space, to trochę ratuje chyba. No kałaszki może też oddadzą jakieś ciekawe. Tyle samo. No w sumie ta teraz oddało, bo 11 dolarów. Okej, okay, 20 do...
No dobra, nieważne, już chyba nie wygram tego. Chyba, że jakiś ciekawy kałaszek by tutaj poleciał, by zaskoczył. No niestety nie, więc przegrywamy na sam koniec case battle'a. I zobaczmy, co tutaj wyleci. Na sam koniec 5 dolarków skrzyneczka, dropi nam 2,32. Więc niestety przegrywam na sam koniec case battle'a. Ja wam widzowie dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemano.